ciężki mecz. Gdzieś tam nasz styl gry determinuje to, że odczuwamy te trudy tego spotkania gdzieś tam w drugich połowach, no bo gramy na połowie przeciwnika, staramy się atakować wysokim pressingiem, takie mamy założenia taktyczne. Czego zabrakło? Myślę, że ciężko teraz tak powiedzieć na gorąco po meczu, natomiast no, moim zdaniem gdzieś w spokoju pod polem karnym przeciwnika, bo gdzieś w te strefy się przedostajemy dosyć płynnie, potrafimy wymienić kilka podań, spokojnie przedostać się pod pole karne przeciwnika i gdzieś tam jesteśmy cały czas wybijani z rytmu. Niby sytuacje są, ale gdzieś, no tak jak mówię, brakuje tej kropki nad i, może ostatniego podania. Tak to ja odczuwam. No taki był nasz cel, nie ukrywam, że graliśmy o pełną pulę, prawda? No, w naszej sytuacji musimy grać w każdym meczu praktycznie o 3 punkty. W zeszłym tygodniu udało się to zrealizować na trudnym terenie. W tym tygodniu cel był taki sam, żeby zgarnąć całą pulę, natomiast no, nie udało się. No, w gry myślę, że w piłkę też potrafią grać. Gdzieś tam analizowaliśmy ich drużynę i faktycznie trener nam mówił, że potrafią wyprowadzać piłkę z własnej połowy. Natomiast nasz cel był taki, żeby zdobyć 3 punkty. Niestety się nie udało. Tak, zdajemy sobie z tego sprawę. Natomiast myślę, że do końca sezonu jeszcze zostało sporo kolejek. Wszystko może się jeszcze wydarzyć, tylko trzeba wierzyć do końca, że uda się nam utrzymać tej pierwszej lidze i do następnych spotkań myślę, że podejdziemy tak samo zdeterminowani jak do tego, nie będziemy gdzieś tam spoglądali na wyniki, natomiast na swoją grę i na to, żebyśmy przede wszystkim punktowali. No nie był to jakiś super występ, no, z mojej perspektywy gdzieś tam kilka akcji mogłem sam wykonać spokojnie, gdzieś tam dokładniej. Natomiast wiadomo, no jest też presja czasu, spogląda się na ten zegarek, czas leci, prawda, my potrzebujemy zwycięstw i też troszeczkę w takich sytuacjach może ponoszą emocje, co nie powinno się zdarzać, natomiast no mówię, no, ciężko mi teraz powiedzieć cokolwiek, pewnie jak sobie przemyślę wszystko na spokojnie, to wtedy będę mógł jakieś wnioski wyciągnąć.